Dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam jednostkę, dość silną jednostkę, komputer przenośny, laptop firmy Asus. Jest to potężna jednostka oznaczona symbolem N750JV. Pamiętajcie, że takie komputery występują w różnych konfiguracjach. Ja Wam opowiem o tej, którą ja mam do dyspozycji. Jest to chyba jedna z mocniejszych, jakie są dostępne. Także zawsze przed dokonaniem zakupu zobaczcie, co w środku w tym komputerze siedzi. Może na początku, co w tym urządzeniu jest zainstalowane. Może zacznijmy od procesora. Jest to procesor firmy Intel czwartej generacji Haswell 4700MQ. Jest to cztery rdzenie naturalne, 8 wirtualnych. Częstotliwość taktowania 2,3 GHz w trybie turbo 3,4 GHz. 16 GB RAMu. Jest w tym komputerze zainstalowana słuchajcie, matryca o przekątnej 17,3 cala. Co ciekawe, matryca jest matrycą matową, co się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj urządzenia profesjonalne już są wyposażone w tą matrycę matową. Ja wszystkim polecam matryce matowe. Ja wiem, że te błyszczące wyglądają fajniej, ale w momencie, kiedy macie silnie nasłonecznione pomieszczenie, jednak warto mieć matrycę matową. I tu jest właśnie matryca matowa, przekątna 17,3, rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080. Słuchajcie, dużą zaletą tego urządzenia jest to, że jest ono urządzeniem dużym. Jak słyszeliście, 17 cali, ono waży dość solidnie, czyli 3,5 kg jest to waga urządzenia, plus do tego mamy jeszcze zasilacz, jak widzicie, dość potężny zasilacz, napięcie 19V, 6,3 A oraz dodatkowo otrzymujemy subwoofer. Tak więc dzięki temu wielkiemu zasilaczowi i ogólnie wadze urządzenia raczej nadaje się ono do noszenia pomiędzy pokojami niż zabieraniem ze sobą gdzieś w daleką podróż, bo naprawdę i neceser byłby solidny i trzeba by naprawdę dość sporo na siłowni czasu poświęcić, żeby odpowiednio biceps tutaj wzmocnić, żeby z tym urządzeniem gdzieś podróżować. Ale dzięki temu rozmiarowi jest to stosunkowo akceptowalny ekwiwalent dobrego desktopa i bardziej wymagający użytkownicy, którzy chcą robić rzeczy, które bardziej obciążają system, myślę, że z takiego rozwiązania będą zadowoleni. Dzięki temu, że jest duży rozmiar, mamy możliwość zainstalowania dwóch dysków twardych. I w tym przypadku jest to zainstalowane jako rozszerzenie, bo myślę, że nie było to robione standardowo przez producenta, tylko przez dystrybutora. Jest tutaj zainstalowany dysk SSD 840 EVO, dysk Samsunga, skądinąd bardzo dobry konsumencki dysk. Ja go polecam Wam, jeżeli będziecie brali pod uwagę instalację dysku SSD, właśnie ten Samsung EVO, bo i cena jest w miarę rozsądna i wydajność tego rozwiązania jest potężna. My żeśmy w naszych test hubowych tokach wspominali o tym dysku, także jeżeli ktoś tam jest zainteresowany, to można sobie sięgnąć do tych materiałów i był jeden program o samych dyskach i również na ostatnich odcinkach też żeśmy o tym EVO właśnie mówili. Jako uzupełnienie tego dysku jest drugi, już standardowy hard disk drive, czyli dysk twardy, zainstalowany w środku o pojemności 1 terabajt. Dzięki temu, że jest to osobny dysk twardy i osobny dysk SSD, nie jakaś hybryda, uzyskujemy maksymalną wydajność tego rozwiązania, czyli transfer w granicach 500 mega na sekundę. Ja ostatnio badałem Asusa chyba bodajże również z hybrydowym rozwiązaniem i tamte osiągi były w granicach 100 mega na sekundę, także tu jest naprawdę zdecydowanie szybko. Uruchomienie tego komputera trwa kilka sekund, zresztą dzieci widzieli to na załączonym materiale, także możecie zobaczyć, jak szybko się ten komputer już w pełnym, zaktualizowanym, w pełnym, mocnym systemie się uruchamia. Słuchajcie, urządzenie wyposażone jest również w dwie karty graficzne. Jedna jest to standardowa, zintegrowana karta Intel 4600 oraz dodatkową kartę, mocną kartę graficzną NVIDIA GeForce 750M. Pamiętajcie, jest to wersja mobilna, czyli zawsze przed dokonaniem zakupu laptopa
sprawdźcie, jaką kartę ma zainstalowaną, żeby wydajność tej karty była odpowiednia do Waszych potrzeb. Wejdźcie na benchmark, zobaczcie, jak wygląda wydajność karty 750M. W moim wypadku jest ona jak najbardziej wydajna, jest wystarczająca do tych zastosowań, do których ten komputer będzie używany. Gry, te, które są zainstalowane, tak naprawdę tu jest zainstalowany StarCraft i Diablo, jeśli chodzi o gry, i na maksymalnych detalach wszystko chodzi wyśmienicie, nie ma żadnych problemów. Oczywiście wydajność termiczna, wydajność chłodzenia musi być dość solidna, jeśli chodzi o zastosowanie tak potężnego procesora i tak potężnej karty graficznej, tak więc musicie się nad to zastanawiać, że w momencie, kiedy obciążymy ten komputer, mocno będzie on bardziej hałaśliwy niż przeciętnie. Tak jak pracujemy w dokumentach tekstowych, na przeglądarkach, w zasadzie jest bezgłośny, można by powiedzieć, bo go nie słychać, a w momencie, kiedy już obciążymy go jakąś grą, jakimś takim wymagającym programem, renderingiem, edycją filmów, to wtedy już zaczyna się tutaj wydobywać z niego dźwięk wentylatorów. Urządzenie wyposażone jest również w nagrywarkę Blu-ray, w złącze Wi-Fi, Bluetooth, z obsługą jest również bezprzewodowych wyświetlaczy, czyli VD, technologia od Intela. Mamy złącza USB 3.0, które są złączami mocy, czyli mogą one 900 mA dawać prądu ładowania, czyli możemy sobie ładować na przykład nasz telefon komórkowy czy tablet przy pomocy tych złącz USB zainstalowanych w komputerze. Może jeżeli jesteśmy przy złączach, to po kolei sobie na nie rzućmy okiem. Mamy złącze zasilacza, mamy złącze na kartę Gigabit Ethernet, mamy złącze HDMI, DisplayPort, dwa porty USB 3.0. Mamy do dyspozycji również czytnik kart SD. Z drugiej zaś strony mamy złącze na głośnik, na mikrofon, znowu dwa USB 3.0, nagrywarka Blu-rayowa i złącze na ten subwoofer. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy tym subwooferze, to trzeba powiedzieć o systemie audio, który markuje tutaj Bang & Olufsen. I on jest po prostu, powiem Wam szczerze, beznadziejny. Byłem mocno rozczarowany tym, co tutaj zaprezentowała firma Asus, jeśli chodzi o rozwiązania audio, ponieważ spodziewałem się czegoś więcej. Jest dostępny ten subwoofer. Ten subwoofer jest niczym innym jak odpustowym gadżetem. Waży 20 deko. Sami widzicie, jakim przewodzikiem jest zasilany, także nie można się tu spodziewać niczego. I po tym systemie audio naprawdę niczego się nie spodziewajcie. Do zarządzania tym systemem audio mamy oczywiście dostępne wszelakiego rodzaju kontrolki, którymi możemy sobie tam przełączać, jak to ma działać, w jakim trybie. Mamy tryb music, mamy tryb movies, mamy recording, gaming, speech. Mamy oczywiście możliwość włączenia trybu rozszerzonego, gdzie mamy 1500 pokręteł, tak więc koniecznie musimy skończyć wyższe studia i doktorat, ale i tak myślę, że z tym nie będziemy sobie w stanie podołać z wyznaczeniem odpowiedniej dla nas charakterystyki, bo naprawdę jakoś to zupełnie pokrętnie działa. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o system audio, jestem naprawdę rozczarowany i zdecydowanie to jest w zasadzie największa chyba wada tego komputera, bo tak naprawdę poza tym jednostka jest naprawdę bardzo fajna. Słuchajcie, dysponujemy pełną podświetlaną klawiaturą z sekcją numeryczną. Dodatkowo mamy dodatkowy jeden przycisk predefiniowany, do którego możemy sobie przypisać jakieś tam oprogramowanie, które uruchamiamy ewentualnie, tak jak tutaj, jak teraz Wam pokazuję, mamy ten przycisk, mamy taką konsolę Asusa, gdzie mamy skróty do wszystkich dodatkowych ustawień, którymi możemy sobie tam jakieś parametry systemu ustawiać. Tak jak widzicie, możemy tutaj tryb sobie przełączać, w jakim te głośniki, te subwoofery, to wszystko będzie nam pracowało. Ale jest to, już nie będę wracał do tego audiosystemu, który jest porażką. Ze względu na ilość zastosowanej pamięci RAM, rozwiązaniem oczywistym był system 64-bitowy. Jako że komputer był wyposażony w system Windows 8, taki właśnie tu system jest. Od razu informacja dla wszystkich, którzy będą robili aktualizację do Windowsa 8.1. Naprawdę uzbrójcie się w cierpliwość, bo ja już myślałem, że jest jakiś problem. System w zasadzie nie obciążał dysku, nie obciążał procesora i za 2 godziny wstał na 60-paru procentach, tak więc, że już myślałem, że nie powiedzie się ta aktualizacja, trzeba będzie przywracać ten system, ale po chwili się udało. Również bardzo fajny, bardzo wygodny jest touchpad, też nie mam do niego w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajnie są wykonane te kontrolki, jasne, czytelne, wiadomo, co się dzieje, czy dysk pracuje, czy jest złącze Wi-Fi uruchomione, czy jest numlock wciśnięty, tak więc też tutaj najmniejszych zastrzeżeń
nie mam. System naprawdę, naprawdę bardzo wydajny. Generalnie sam design komputera mnie się podoba, o dyskach, o gustach się nie dyskutuje, jednym się może podobać, jednym się może nie podobać. Mnie się podoba jakość zastosowanych materiałów, spasowanie, montaż też tutaj nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, jest wszystko jak najbardziej na najwyższym poziomie. No i sama wydajność komputera naprawdę jest jak na komputer przenośny nieprawdopodobna. Pora się troszeczkę poprzyczepiać do pewnych elementów, żeby nie było tak słodko. To o systemie audio już Wam mówiłem. Słuchajcie, brakuje mi też złącza Wi-Fi na 5 GHz. Trochę mnie to zaskoczyło. Powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi w specyfikacji, że nie było obsługi 5 giga. No niestety nie ma. Tak więc to jest to, do czego mógłbym się delikatnie przyczepić. Delikatnie mogę się przyczepić, to jest tak naprawdę nieistotny szczegół, ale no, skoro występuje coś takiego, to muszę powiedzieć o tych krzywo przyklejonych nalepkach pod klawiaturą. Naprawdę za każdym razem, jak otwieram ten komputer i patrzę na te krzywo przyklejone nalepki, to no to trochę ręce opadają, bo to jest taki no, niby nieistotny szczegół, a tak naprawdę wpływa znacząco na taki mój zmysł estetyczny i od razu kojarzy mi się z jakimś szrotem, jak to tak nieładnie jest poprzyklejane. Wrócę jeszcze do klawiatury. Tak jak mówiłem, klawiatura bardzo wygodna, nie ma z nią najmniejszych problemów. Jedyną wadą, z jednej strony jest to, miała być to zaleta, moim zdaniem jest to troszeczkę wada, którą możemy łatwo wyeliminować. Jest to podświetlanie klawiatury. Słuchajcie, w tym momencie, kiedy mamy dobre oświetlenie pomieszczenia, jak widzicie, klawiatura jest bardzo czytelna, nie ma do niej żadnych zastrzeżeń. W momencie, kiedy włączymy podświetlenie, ta klawiatura przestaje być czytelna. Po prostu te literki nam się rozmywają. Widzę, że na kamerze tego tak bardzo nie widać, ale naprawdę w rzeczywistości uwierzcie mi, że ja po prostu teraz nie widzę, jak patrzę na tą klawiaturę pod takim kątem, jak siedzę przy biurku, ja nie widzę po prostu liter w momencie włączenia podświetlenia. Także z tym podświetleniem jest coś nie tak. Wydaje mi się, że też są za duże prześwity między klawiszami i zbyt mocno światło spod klawiszy dociera do naszych oczu niż przez te litery, które są na klawiszach w jakiś tam sposób wyryte, tak więc zdecydowanie lepiej mi się pracuje na klawiaturze wyłączonej. W momencie, kiedy mamy zgaszone światło, wygląda to trochę lepiej, ale no też coś tutaj jest nie do końca tak z tym podświetleniem klawiatury. Brakuje mi również takiej klapki, bo system, ja lubię czasami coś tam sobie rozszerzyć, coś wymienić, coś zrobić. Tutaj niestety cała dolna pokrywa wymaga odkręcenia pokrętnych śrubek, do których będziemy musieli gdzieś skombinować sobie śrubokręt i dopiero będziemy mieli dostęp do pamięci oraz do dysków, które są zainstalowane w tym komputerze, tak więc też no to mi się nie podoba. Wolę takie rozwiązanie prostsze, gdzie mamy jedną śrubkę, klapkę taką dostępną dla użytkownika, żeby tam za bardzo się nie zagłębiał i w tym tak jakiej klapce tam jest to właśnie dostęp do dysku czy do pamięci, do tych elementów, które możemy w jakiś sposób sobie wymieniać. Brakuje mi również razem z tym komputerem, słuchajcie, dysków systemowych, ze względu na to, że to nie był fabrycznie pewnie wyposażony komputer w dysk SSD, zostało to przeniesione przez dystrybutora, zostało to przeniesione niechlujnie, ponieważ partycja odzyskiwania nie funkcjonuje i w tym momencie, kiedy nastąpi jakiś crash systemu, ja nie mam możliwości dostania się do partycji odzyskiwania i je będę w tak zwanym zagadkowym punkcie, co mam wtedy zrobić, bo nie mam systemu operacyjnego. Windows 8 nie ma też serial numbera naklejonego na tym komputerze, tak więc no, muszę rozpoznać ten temat, jakby to wyglądało w momencie, kiedy by mi ten system się wysypał. Skąd ja mam ten system wziąć, bo w końcu za niego zapłaciłem i no, powinienem mieć możliwość, aby go odzyskać. Podsumowując, system bardzo wydajny. No, jedynym mankamentem jest w sumie ten system audio. Generalnie całe urządzenie jak najbardziej godne polecenia. Zachęcam wszystkim, którzy mieli przyjemność pracy na tym komputerze lub posiadają taki komputer, do komentowania, do wpisania Waszych uwag, Waszych odczuć, tak jak Wy odbieracie ten komputer, co Wam się w nim podoba, co Wam się nie podoba. Także zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do komentowania.